Czołem ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Livit, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Wiedźmin 3. Rany i kobiety mnie tu przepychają, no. Co tu się dzieje? Dobra. W każdym razie kontynuujemy sobie nasze poszukiwanie rynsztunku Szkoły Niedźwiedzia. I tak jak mówiłem, raczej całej tej wyspy nie będę w takim razie zwiedzał, no bo jest tutaj zadanko na 30 poziom dopiero. Więc przejedziemy sobie tą drogą po rynsztunek niedźwiedzia, ewentualnie zwiedzimy to, co jest po drodze i na tym sobie zakończymy eksplorację na razie wyspy. W przyszłości na pewno tutaj wrócę. Jeszcze po nagraniem przeszukałem sobie oczywiście całą tą wioskę, w której przed chwilą byliśmy. Znalazłem, jeśli chodzi o takie znajdźki z domu, no to znalazłem tam sztabkę Dwimerytu, trochę jakichś materiałów rzemieślniczych, alchemicznych, ale generalnie nic bardzo cennego. Właśnie ta sztabka chyba była najcenniejsza. Najcenniejszym znaleziskiem. No i zagrałem sobie jeszcze w Gwinta, oczywiście ze wszystkimi ludźmi, z którymi mogłem tam zagrać w Gwinta. I wygrałem tak. Wygrałem kartę Vampira Garkaina, kartę Gryfa i jeszcze Stalili Skojatel. Była to karta. Teraz nie widzę jej. To było hawekerskie wsparcie, tylko chciałem ją jeszcze pokazać, a może ją włożyłem, tak, chyba ją włożyłem do talii. Ta albo ta karta, no, w każdym razie na pewno któraś z tych. No i dobra. W zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o to, co się zmieniło między odcinkami. Mam nadzieję, że uda nam się w tym odcinku skompletować rynsztunek niedźwiedzia. Tu jest ciekawa rzecz. To wygląda jak arena. Zajrzyjmy jeszcze. Tak, to jest arena. Jestem ciekawy, czy będzie jakieś zadanko związane z nią. Możemy tu wejść? Możemy. Wow. No, chciałbym, żeby tutaj było coś potem takiego. Wiesz co? Dobra, przejdźmy się tędy. Jestem ciekawy, jestem zbyt ciekawy, co tu możemy znaleźć. Ale wygląda na to, że nic. Okej, tam mamy chyba trolla. Może i za chwilę z nim zawalczymy. Ratujcie, ludzie, ratujcie! Zdziczały skalny troll. Okej, normalnie z trollami unikamy walki, ale ponieważ ten jest zdziczały, no to może... Może faktycznie warto z nim zawalczyć, tylko że... Z tyłu nie jesteśmy w stanie go drasnąć. Dobra, weźmy sobie art, powiedzmy. Dobra, to poczuję. No nieco obrywa od nas. Więc jest nieźle. Jeszcze raz art. Dobra, odskoczmy. Okej, rozbił nam Quen. A więc nałóżmy go ponownie. No, nawet sprawnie nam idzie ta walka. Możemy sobie jeszcze łyknąć grom, żeby zadawać troszkę większe obrażenia. Nowy wpis w Basteriuszu, troll skalny. Właśnie, teraz sobie uświadomiłem, że dawno nie pokazywałem chyba Basteriusza. Także proszę, mamy tutaj kilka nowych wpisów, pokazuję od razu wszystkie. Meluzyna, to jest ta syrena, którą pokonywaliśmy w jaskini, ona tam porwała pewnego chłopa ze wsi. Skeligijczyka zresztą. Żywioła Klodu. Z nim z kolei mieliśmy do czynienia wraz z dwoma gargulcami. No i teraz troll skalny. A ponadto jeszcze jest przecież cały spis postaci, który nam się zaktualizował. Dobra, będę pokazywał może od tyłu. Uma. To jest ten stworek, po którego mamy się udać w głównym zadanku. Właśnie, będę musiał sobie poczytać te wpisy, ale już chyba poczynamy w takim razie na nagraniu. Udalryk. Zdjęliśmy z niego klątwę kilka odcinków temu. Nie wiem, czy to jest po polsku, co powiedziałem. Parę odcinków temu, o. Talar. No, Talara chyba wszyscy powinni kojarzyć z Wiedźmina jedynki. Skial. To jest ten Skeligijczyk, który pomógł Ciri, kiedy ona była na Hindarsfjall. A którego myśmy wskrzeszali jako tako. Okej, Otryk. Oh,
Okej, to jest chyba pretendent do tronu po tym zmarłym królu. Tak mi się wydaje. Innymi prezentami jest właśnie Cerys i między innymi Hjalmar. Lugos szalony, tego pana powinniście dobrze pamiętać z poprzednich odcinków. Lugos siny. A więc chyba ojciec Lugosa szalonego. Hjoldr. Hjalmar Ancreit. Jest to syn Kracha Ancreita. Postać była w książce, jeżeli ktoś czytał, powinien ją kojarzyć. Hjolbjorn. Halbjorn, przepraszam. Donar An Hindar. Cerys Ancreit. No już wykonaliśmy jej zadanko poboczne, także myślę, że powinna być już dość dobrze wam znana. Oraz Arnwald. Ja po prostu zachęcam sobie zatrzymać tam filmik przy spisie tych postaci i... No i poczytać. Tutaj pokazuje nam się królik na mapie do odebrania, ale tak naprawdę go tu nie ma. Cage my właśnie... Okej, tutaj powinniśmy się chyba dostać do tego, prawda? Dobra, no to pójdźmy już tą drogą w takim razie. Dobrze, nie będę tutaj wzywał konia, bo ona jest dość taka... górska. Oj. Opsi. Okej, to nie było zaplanowane. Dobra, to wiecie co, robię cięcie i jak dojdę do tego momentu, to spotkamy się ponownie. Okej, a więc witam was po krótkim cięciu. Jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie wcześniej. Toczyłem sobie tu jeszcze walkę z syrenami. Nie widziałem sensu w pokazywaniu jej, bo no, była ona dokładnie taka sama jak dziesiątki walk, które już stoczyliśmy z syrenami i które jeszcze stoczymy. Więc pominąłem ten etap już. Okej, okazało się, że tutaj wcale nie mamy spadać na dół, tylko jest ścieżka dalej prowadząca. O, kolejna harpia. Nie, tam to jest harpia, wcześniej były syreny. Weźmy może w takim razie kuszę. Staram się strzelać do nich z wyprzedzeniem, chociaż nie wiem, czy tak naprawdę powinniśmy to w ten sposób robić. Mam jeszcze syrenę, ale nie mogę już wyżej podnieść celownika. Dobra, trafiona. Okej, spadła gdzieś niżej. Czy my tutaj wejdziemy wyżej podczas walki? Chyba nie. No właśnie, teraz nam się nie chce chwycić skały. Podejrzewam, że dlatego, iż mamy aktywną walkę z syreną. No, chodź tutaj. Rany. Dobra, przeskoczmy może... No, super. Okazuje się, że skakać też nie mogę podczas walki. Dobra, robię kolejne cięcie i zaraz do was wracam. Okej, witam was ponownie po... nie tak krótkim cięciu, jak myślałem. No właśnie, jeszcze mamy jedną syrenę tutaj, nawet jej nie zauważyłem wcześniej. Generalnie... No to akurat gładko poszło. Ale generalnie problem z tą walką był taki, że gdy stałem w tym miejscu, odpalała mi się walka i te syreny cały czas gdzieś tam krążyły dookoła mnie, natomiast nie podlatywały, bo się blokowały gdzieś o górę. No, irytuje mnie strasznie coś takiego, więc... Więc nie chciałem tego pokazywać. W każdym razie, no, mam wrażenie, że skoro gra nie bardzo sobie radzi z takimi trudnymi terenami i walką jednocześnie, ten silnik, no to twórcy mogliby po prostu pominąć ustawianie potworów w takich miejscach. No ale... Okej, nic już z tym nie zrobię. W każdym razie, pokonaliśmy syreny i idziemy już dalej. Nie ma takich w sumie rzeczy w Wiedźminie, które by mnie jakoś denerwowały czy uprzykrzały rozgrywkę wiele, no ale walka właśnie z tymi harpiami chyba była jedną z nich. Dobra, czy my w ogóle dobrze idziemy? Sam mam wrażenie, że dojdziemy tutaj do pytajnika, a to będzie położone dużo niżej. No ale dobra. Jak już tak poszliśmy, to trudno. Okej, to teraz chyba zejdę tam na drogę. Więc może nie, może jednak... Dostanę się w to miejsce, w które chciałem się dostać z początku.
Chyba tak. Okej, no to jest nieźle. Okej, teraz skok. No powiem wam, że to jest trudny taki teren dość do walki. Ale w sumie z drugiej strony to też dobrze oddaje jakby to, w jakim terenie Wiedźmin musiał się mierzyć z takimi przeciwnikami, tak? No bo w sumie walka na łące z takimi latającymi syrenami byłaby prościutka. A w takim górzystym terenie jednak musieliśmy uważać. Okej, jesteśmy już w ruinach. I powinniśmy gdzieś tutaj znaleźć schemat tej kuszy, o ile dobrze pamiętam. Chyba kuszy, ale... Nie, kuszę już znaleźliśmy. No dobra, w każdym razie jakiś wiedźmiński schemat ze szkoły niedźwiedzia. Więc rozejrzyjmy się za nim. Ej, weźmy sobie może igni. Myślałem, że tu będziemy mogli podpalić ten koksownik. Zresztą tu jest dość jasno, więc... Więc chyba nie ma sensu podpalania tego wszystkiego. Okej, mamy upiory. No, spodziewałem się w takim miejscu spotkać duchy. Okej, na razie on sobie gdzieś tam lata. Więc niech sobie lata. Więc sprawdźmy wszystkie pomieszczenia po kolei. Tutaj coś mamy. Pieś o torgierze czerwonym. Okej, ja nie będę teraz tego czytał, bo chyba to nie ma żadnego związku z zadaniem. Ale zachęcam jak zwykle do przeczytania. Reszta pieśni nieczytelna. Być może gdzieś tam później znajdziemy jakąś kontynuację tej pieśni, nie jest powiedziane, że nie. Chyba wszystko pozamykane dokładnie. No to zawalczmy z naszym upiorem. A był na 7 poziomie, więc nie stanowił żadnego zagrożenia. Okej, pomniejszy kamień runiczny, dwa schematy. Rękawice oraz wyśmienita czarna krew. To jest jakiś odwar chyba. Bądź też eliksir wiedźmiński. Okej, mamy też dźwignię. Okej, otworzyły nam się drzwi. Otworzyły nam się więcej niż jedne drzwi. To jest zabawne, że otworzyły nam się kraty i z tych kraty wychodzą upiory. Tak, na zdrowy rozsądek wydaje mi się, że one powinny po prostu przenikać przez to, nie? Okej. Szczerze mówiąc, to nawet nie ma za bardzo potrzeby używania Irden w tych walkach. No i dobra. To wygląda w ogóle jakby tutaj można było spaść dużo niżej. Dobra, to może sobie sprawdzimy na końcu. Najpierw przeszukajmy te pomieszczenia. Jakaś martwa skeligijka. Zabawne, bo tu jest szkielet, który najwidoczniej leży tu od dawna. A skeligijka chyba dopiero niedawno umarła. Czy też może bardziej powinienem powiedzieć, zginęła tragiczną śmiercią. No proszę. Jak sobie siedzi? Gwiazda dzienna. Chyba wcześniej znalazłem miecz, który się nazywał Gwiazda Poranna. Jest całkiem niezły ten miecz. Co lepsze. Tylko odrobinę gorszy od naszego. Ale jest uszkodzony. Nasz jest w pełni naprawiony. Być może nawet będzie lepszy potem, po naprawieniu. Rany, ale ja mam dużo przedmiotów. Muszę to posprzedawać. W ogóle nie zwróciłem na to uwagi ostatnio. A błąkałem się dość długo po wiosce i mogłem to sprzedać. No ale dobra, już teraz się tym nie zajmujmy. Zamknęły się za mną drzwi, spoko. Jestem pewien, czy sprawdziłem dobrze wszystkie tam komnaty na górze tych ruin. Mam nadzieję, że tak. Albo przynajmniej, że nie było tam schematu wiedźmińskiego. Dobra, ten jest na poziomie 20, więc użyjmy sobie Irden. O, mamy ich tu więcej. Dobra, jeden załatwiony. Kolejny. Dobra, chodź do znaku. O, właśnie nam zniknął. Dobra, już myślę, że go... A, bo dobra, użyjmy. Moglibyśmy go dobić już bez znaku.
Ale w znaku przynajmniej nie będzie mógł unikać naszych ciosów. Okej, on przed nami ucieka? Takie miałem wrażenie. O! Pojawił się znak. Okej, no to nie był najmądrzejszy ruch z jego strony. Wiecie co? Mam wrażenie, że poszukiwanie tego rynsztunku wiedźmińskiego może potrwać znacznie dłużej niż myślałem. No bo jeżeli... Teraz szukamy tylko jednej części tego rynsztunku, no chyba że będzie tutaj więcej części, też tak może być. Okej, dostaliśmy się chyba właśnie do sali, którą widzieliśmy wcześniej przez te kraty. Dokładnie. Okej. Ta skrzynia aż się do mnie uśmiecha. Proszę, pieśń o Wiedźminie Geradzie. Księga nadwornego kronikarza. I jest więcej schematów tutaj, a więc mamy cały tak naprawdę już schemat z wiedźmińskiej szkoły niedźwiedzia. Zbroja, buty, rękawice, spodnie. Pieśń o Wiedźminie Geradzie. Okej, zobaczmy to. Nie będę tego czytał, bo raczej nie ma to żadnego związku tam z fabułą. Ale jak zwykle was zachęcam do tego, ja sobie już to będę sprawdził podczas montowania filmu na nagraniu. Zwykle czytam takie wiadomości. I mamy też księgę nadwornego kronikarza. Podejrzewam, że to akurat może być jakoś tam związane z tym ekwipunkiem, który tutaj znajdujemy. I jak zwykle zachęcam do przeczytania. Mnie po prostu już szkoda tego czasu na nagraniu, żeby to robić. Montowanie tego też jakoś specjalnie wielkiego sensu nie ma. Jak sobie czytam to poza nagraniem, to też nie ma żadnego z tym problemu. Tutaj są jeszcze... Mamy jeszcze... Upiora do pokonania. Ej, wow, 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 wow. Unikajmy walki. Dobra. Mamy już Rden. Weźmy teraz Quen. Są dwa upiory nawet. Weźmy sobie Grom. Bo czemu by nie? Okej, okay. Jestmy coś. Jeśli zajdzie taka potrzeba, za chwilę użyję jaskółki. Okej, okay, drugi pokonany. Został tylko jeden. Weź sobie Quen. Okej, okay, nie jesteśmy w ogóle w nim w walce. Okej, okay, teraz jesteśmy. Rany, ja go tak jestem w stanie poranić bez znaku? Wydawało mi się, że będę mu zadawał znikome obrażenia podczas gdy nie jest w znaku. Być może Grom zrobił też troszkę swoje, ale mimo wszystko. Dostawał naprawdę spore obrażenia. Tutaj jeszcze mamy coś na czerwono zaznaczone. Spróbujmy to rozwalić Ardem. No dokładnie. Chyba odblokowaliśmy sobie w tym momencie jakieś przejście. Ale stąd chyba... Będziemy mogli już teraz łatwo wyjść. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dokładnie. No to super, mamy w takim razie cały schemat ze szkoły niedźwiedzia. Chciałbym jeszcze się udać w to miejsce, bo jesteśmy dość blisko. Więc może przy okazji i o to by zahaczył. Tylko nie jestem pewien, czy w ogóle wejdę tam w tym momencie, bo spadłem wcześniej niżej z tej ścieżki. Nie wiem, czy teraz dostaniemy w ogóle szansę, żeby tam wrócić. Teoretycznie tutaj jest coś tak zaznaczone na mapie, jakby można było tam przejść. I może warto spróbować. Hopa. Okej. Okay. Chyba się uda. Chociaż nie jestem pewien. Może tędy bardziej. Spróbujmy. No widzicie, ten silnik ma... Wcisnąłem tylko strzałkę do przodu, a Geralt zrobił skok i dostał się w ogóle w inne miejsce. Ten silnik generalnie ma troszkę problemy z takimi trudnymi lokacjami. Ale nie ma czego złego przecież. Możemy to chyba wybaczyć Wiedźminowi. Spróbujmy jeszcze raz. Nie jestem pewien, czy w ogóle tędy powinniśmy się tam dostać. Hieny. Bałem się, że teraz spadnę w ogóle gdzieś tam na dół. Okej, stąd przyszliśmy, więc generalnie może spróbować by się rozpędzić i tam przeskoczyć. Napiszę sobie jeszcze grę przed tym. Opa! Geralt jest sprawny, ale nie aż tak.
Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jakby się tam móc dostać. Czy może w ogóle z innej strony powinniśmy się próbować tam dostać? Ale nie wydaje mi się, no tutaj prowadzi tylko jedna droga. Spróbujmy jeszcze po tych ruinach może jakoś przejść. A jeżeli się nie uda, to jeszcze ewentualnie w ruinach poszukajmy. Tutaj to wygląda, jakby były tutaj schodki. Drabinka. Ale to nie jest drabinka. Dobra, jesteśmy. Nice. Piszę sobie w ogóle grę. Tutaj nie możemy wejść. Co bym nie robił, skokiem czy też sprintem, Geralt nie może nam przejść przez drzwi. O, dobra, teraz przeszedł. Mamy tu skrzynię. Zastanawiam się, czy nie zbierać gdzieś takich niektórych właśnie rzeczy, gdzie nam się buguje Geralt, czy coś, i nie zgłaszać po prostu tego do supportu. CD Projekt Red, oni dość sporo tych patchy wypuszczali do Wiedźmina, więc pewnie naprawialiby takie drobne błędy, gdyby o tym wiedzieli. Mam zebranych, no, kilka takich może wycinków z niektórych filmów, gdzie właśnie Geralt się tak blokuje. Jak pozbieram jeszcze parę, to może wyślę ten filmik cały po prostu do... gdzieś tam do supportu i zobaczymy, czy CD Projekt jakoś na to odpowie. Rany, jesteśmy już całkiem wysoko. Proszę, tu jest jakaś chata. Wejdźmy do niej. Wilcza skóra, len. Ale mi się podoba taki domek. Wyobraźcie sobie mieszkanie w czymś takim, nie? Tutaj dwa łóżka, spoko, dwie osoby mogą sobie żyć. Wszystko pięknie, wychodzisz. I nie wiem, żadnego podwórka nie ma i tylko taka przestrzeń. Ale serio, no miejscowa świetna. Dla samotników myślę, że idealna. Wow, wow. Rany, tutaj naprawdę jest ciężko wejść w niektórych momentach. Dobra, skoczmy. Już jesteśmy naprawdę blisko. Już jestem ciekawy, co tam robić ten zapytajnik tam. Podejrzewam, że mogłoby to być na przykład źródło mocy, no bo w takim miejscu nawet by pasowało coś takiego. O, proszę. Jest miejsce mocy, dokładnie. Wow, jeśli pamiętacie to w odcinku... Moment, bo zaraz spadniemy niżej. Gdzie robiliśmy zadanie dla Cerys, też było takie właśnie... Musieliśmy się, tam było dużo łatwiej wejść, co prawda, ale musieliśmy się wdrapać gdzieś tam wyżej na taką górkę i właśnie tam też było źródło mocy. Tego skojarzyło mi się, że... To miejsce mocy. I tutaj może być podobnie. To świetnie, bo tak naprawdę jest to dodatkowy punkt umiejętności. Aż runę. Zobaczmy jeszcze ten mieczek. I dobrze, że takie miejsca są właśnie trudno ulokowane, gdzie nie jest tak łatwo się dostać. No bo po prostu nagroda jest też dość niezła za to. Tutaj w ogóle mamy na czerwono zaznaczony tu piedestał. Dobra, ale najpierw weźmy punkt mocy. O proszę, to jest wzmocnienie Quen, a więc naszej tarczy. No jest to znak, który zdecydowanie najczęściej używam. Okej, wzięliśmy to? Nie. Jeszcze raz. I w ogóle zajrzyjmy sobie teraz na nasze umiejętności. Wydaje mi się, że mam przynajmniej kilka punktów do wydania, dokładnie, aż 3. No to dobra, ulepszajmy sobie walkę mieczem oczywiście. I czy możemy już te ataki? Chyba nie. A jednak możemy, okej. Tylko... Wiecie co, dobra, nie będę tego robił na nagraniu, ale poza nagraniem sobie coś tutaj teraz już pozmieniam w tych umiejętnościach. I poza nagraniem, po następnym odcinku po prostu powiem wam, co zmieniłem i tak dalej, i tak dalej. Mamy w ogóle jeszcze dwa sloty zablokowane, na 26 i na 30 poziom. Jestem ciekawy, bo ponoć można nawet do 70 poziomu teraz Geralta doprowadzić. Jestem ciekawy, czy później nam się w dodatkach coś tutaj odblokuje. Teraz jak o tym myślę, to przecież jednego dodatku mam nawet nie wykupionego, bo...
krew i wino ostatecznie nie wykupiłem, tylko po prostu zamierzałem sobie poczekać, aż dojdę fabularnie do tego dodatku i wtedy go kupić. Dobra, zbadajmy jeszcze to. Dowód ukończenia próby zręczności. Nie mam pojęcia, co to jest. Skeligijski długi miecz. Sprawdźmy ten dowód. Podejrzewam, że to może być związane z jakimś zadankiem. Tak, przedmioty fabularne. Myślę, że to może być coś w tej wiosce, w której byliśmy. Związane. Dobra, zatrzymamy to sobie po prostu. Jeżeli potem wrócimy na tą wyspę i będziemy robić jakieś zadanko, to już pewnie nie będziemy musieli się tu udawać wtedy. Całkiem fajna sprawa. Mamy tutaj też znacznik szybkiej podróży. Więc dobra, wiecie co? Zrobię teraz cięcie. Przeniosę się gdzieś do płatnerza. I postaram się zrobić ten ekwipunek. Gdy już go wykonam, albo będziemy go wykonywać, to przywitam się z wami ponownie. Także do zobaczenia za chwilę. Okej, ludziska, więc witam was po krótkim cięciu. Jak widzicie, wróciliśmy do Nowigradu. Celem właśnie skraftowania naszego nowego pancerza. Znaczy, śmieszne jest to, że płatnerz mówi nam miecze pierwszego sortu, prawda? No ale okej. Już nie czepiajmy się o to. No i dobra, kraftujmy wszystko po kolei. Najpierw buty. Teraz pancerz. Na poziom 20 jest tutaj. Co nam jeszcze pozostało? Rękawice. I spodnie, o ile się nie mylę. Dokładnie. No i mamy już cały pancerz ze szkoły niedźwiedzia. Za chwilę jeszcze... Za chwilę jeszcze skraftujemy sobie miecze. Ale na razie załóżmy pancerz. Jestem już ciekawy, jak się będzie Wiedźmin prezentował w nim. Najpierw buty. Rękawice. Spodnie. No i góra. No, trzeba przyznać, że... Jest trochę inny, ale nie powiedziałbym, żeby nie pasował do Geralta. To jest ciężki pancerz, z tego co pamiętam. Dokładnie, ciężka zbroja. Zgryfa jest średnia, natomiast Skota lekka. Jestem ciekawa, jaka jest jeszcze z klanu Wilka. Bo w momencie, kiedy ja grałem pierwszy raz Wiedźmina, jeszcze tej zbroi z cechu Wilka nie było. Być może będzie podobna jakoś do tych z pierwszej części gry? No nie wiem, tego to się okaże już później. Dobra, robię teraz cięcie, udam się jeszcze do kowala i skraftujemy sobie oba miecze. I być może jeszcze kuszę. Okej, ludziska, więc witam was kolejny raz po cięciu. Jesteśmy tym razem w... jak się nazywa? W Oxenfurcie właśnie. I tym razem udajemy się do kowala, żeby skraftować naszą broń. Przy okazji już sobie sprzedałem trochę rzeczy. Niestety nie dałem rady sprzedać całego plecaka. No i jeden kupiec nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na to. No ale okej. No dobra. Ulepszamy w takim razie stalowy miecz wiedźmińskiego cechu gryfa. Co ja mówię? Wytwarzamy po raz pierwszy stalowy miecz wiedźmińskiego cechu niedźwiedzia. Zapatrzyłem się na ten opis i sobie tak właśnie uświadomiłem, że te ulepszone rzeczy z cechu gryfa są i tak gorsze od pierwszego poziomu rzeczy ze szkoły niedźwiedzia. No ale okej. Dobra, zróbmy sobie jeszcze miecz srebrny. Jestem już ciekawy, jak te miecze będą wyglądać, bo strasznie mi się to podoba, kiedy Geralt ma na swoich plecach dwa jakieś takie podobne miecze. Znaczy, może miecze nie są podobne, ale pochwy od nich są naprawdę takie dość identyczne. Okej, mamy w ogóle, co ciekawe, kusze ze szkoły kota, z cechu kota oraz cechu niedźwiedzia i one są dokładnie na ten sam poziom. Jestem ciekawy, jak one się różnią w statystykach, patrzcie. Ta z cechu niedźwiedzia ma mniejszą siłę ataku troszkę, ale ma na przykład przyrost punktów adrenaliny i tak dalej. Generalnie i tak wybór kuszy odłożę jeszcze do czasu, aż osiągniemy 29 poziom w takim razie. No ale będę się musiał nad tym zastanowić, co tutaj chcę bardziej i też czy pójdę w drzewku rozwoju postaci w kusze. Bo chyba po walce mieczem będę chciał jeszcze zainwestować troszkę w znaki, a może potem dopiero w kusze. No ale co, zobaczymy. Bywaj. W każdym razie załóżmy już te miecze.
I zobaczmy, jak się Geralt będzie w nich prezentował. Niskiego cechu gryfa. Tu jest niedźwiedzia. I tutaj. W ogóle zobaczmy, czy on jest lepszy od naszego poprzedniego miecza. Na pewno będę musiał do niego... No jest, ma więcej ataku. Przyrost adrenaliny ma, co jest całkiem spoko rzecz. 5% szansy krytyczne, dodatkowe doświadczenia czasy kończące walkę z potworem. To akurat miał i nasz. 10% szansy na odcięcie kończyny, okej. Okay. To jest zawsze fajne brutality. Że się tak wyrażę. I miecz srebrny. On jest tylko nieco lepszy od naszego, no ale tamten jest na 22 poziom, więc to jest zrozumiałe. Mimo wszystko weźmy je sobie. I myślę, że już teraz nie będę się zastanawiał, jakie znaki do nich włożyć, bo być może już będę wkładał większe niż te... Rany. Niż te pomniejsze. Może włożę już jakiś normalny? Jeszcze większy chyba raczej nie będę wkładał. Ale dobra, to już sobie zostawię, pomyślę jeszcze poza nagraniem i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Zobaczmy w końcu nasze miecze. Okay, weźmy jeszcze w słonko. Okej, no nie są tak ozdobne jak te z cechu gryfa, ale może to i lepiej. Według mnie naprawdę całkiem spoko teraz Geralt wygląda. Dobra, a więc to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, no to zasubskrybujcie kanał, a ja się już z wami żegnam. Także cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku, już w nowej zbroi.